Szybka prezentacja oprogramowania, które zostało niedawno stworzone. Oprogramowanie dla modułu elektronicznego, który symuluje, emuluje bardziej, można powiedzieć, lewarek oryginalny Mercedesa do skrzyni automatycznej. I elektronika jest spięta z potencjometrem. Przez obrót osią potencjometru generujemy różne wartości. Te wartości są przypisane dla konkretnych pozycji lewarka PRND. Oprogramowanie dla systemu Windows, na co ono pozwala? Połączę się z elektroniką. W tej chwili mamy stabilne połączenie z elektroniką. Tutaj mamy aktualną wartość na potencjometrze i tutaj są przypisane wartości, niska wartość i wysoka wartość dla danej pozycji PRND, lewarka Mercedes. Lewarek Mercedesa ma jeszcze dwie dodatkowe pozycje, PR i ND, które są też potrzebne oczywiście dla sterownika skrzyni biegów. To, co najważniejsze i to, co było właśnie, z czym było związane stworzenie tego oprogramowania, to manualne wprowadzanie właśnie tych wartości, tak by można było taki lub inny potencjometr, bo wtedy możemy podłączyć tak naprawdę każdy potencjometr, który będzie spięty z dźwignią, tak by odpowiednie wartości potencjometru przypisać właśnie dla danych komend CAN bus. Jak to wygląda w rzeczywistości, powiedzmy? W tej chwili mam jakieś zapisane wartości. Obracam tutaj osią potencjometru. Wartości się zmieniają i jak widać zmieniają się też stany PR. Teraz mamy parking na przykład. Error, gdyż wartość jest za niska i jest poza zakresem. Parking. Obracam dalej. PR. R. N. ND. Obracam dalej. Mamy D. Powyżej 300 powinien być error, bo tak jest wpisane w tej chwili. Jak widzicie, wartość 300 na potencjometrze to już jest maksymalny zakres. Mamy w tej chwili na potencjometrze 304. Możemy zrobić edycję i na przykład nasza wartość D po przesunięciu lewarka, do którego mamy podłączony potencjometr, na przykład jest od 350, co odczytaliśmy wcześniej, powiedzmy tutaj, i jest na przykład do 700. Zapisujemy to do pamięci sterownika. Zapisane. W tej chwili mamy error 304. 304, jak widzicie, nie występuje w ogóle tutaj w naszym zakresie. Jak będę obracał dalej oś potencjometru, jak będzie 350, powinno skoczyć D. Mamy D i D powinno pracować do 700. Powyżej 700 oczywiście error, gdyż jest poza naszym zakresem. W ten sposób potencjometr możemy przyczepić do każdego lewarka, linki na przykład. Gdy mamy jakiś dziwny oryginalny lewarek i chcemy go zostawić w aucie, albo nawet mamy lewarek mechaniczny zrobiony w bardzo prosty sposób i chcemy mieć lewarek wodoodporny, no to w ten sposób właśnie, instalując potencjometr wodoodporny plus mocując, powiedzmy, elektronikę w jakiejś wodoodpornej obudowie, mamy w pełni hermetyczny lewarek elektroniczny generujący CAN bus dla Mercedes. Tak to wygląda w praktyce. Dzięki wielkie za uwagę.